przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdyni będzie rozpatrywana sprawa ze skargi Włodzimierza Kowalskiego na decyzję wojewody pomorskiego z dnia 31 października 2012 roku w przedmiocie odmowy zameldowania. Na rozprawę stawili się Włodzimierz Kowalski, skarżący osobiście, adwokat Tomasz Kosiec, wraz z pełnomocnikiem z urzędu, adwokatem Tomaszem Kosiec, pełnomocnictwo w aktach sprawy. Załoga. Radca prawny Adam Buźniak. Składam pełnomocnictwo do akt. Proszę zaprotokołować. Stawił się pełnomocnik wojewody pomorskiego, radca prawny Adam Buźniak, który składa pełnomocnictwo do akt sprawy. Czy pełnomocnicy stron składają przed referatem wnioski procesowe wpływające na bieg rozprawy w dniu dzisiejszym? Dziękuję. Zostanie teraz przedstawione sprawozdanie z przebiegu sprawy, które złoży sędzia sprawozdawca. Decyzją z dnia 14 września 2012 roku prezydent miasta Gdańska orzekł o odmowie zameldowania na pozostały Włodzimierza Kowalskiego przy ulicy Śródlanej 7 w Gdańsku. Skarżący w podaniu podał, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie jest w stanie ponosić kosztów zamieszkiwania w innym miejscu. Ponadto podał, że meldunek jest mu niezbędny w celu korzystania z pomocy opieki społecznej. Po rozpoznaniu odwołania wojewoda pomorski decyzją dnia 31 października 2012 roku na podstawie artykułu 9b i artykułu 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia wojewoda wskazał, że przesłanka zamieszkiwania w budynku sytuowanym na działce została spełniona, a sam fakt zamieszkiwania skarżącego nie stanowi kwestii spornej. Wewnętrzny numer działki 123 ustalony przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie spełnia wymogów numeru porządkowego budynku nadawanego zgodnie z obowiązującym prawem przez właściwy do tego organ administracji publicznej. Organ w uzasadnieniu podał również, że nie jest możliwe zameldowanie w miejscu, którego adresu nie można zaznaczyć zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ewidencji i dowodach osobistych. W skarce do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Włodzimierz Kowalski wniósł o uchylenie wydanych w sprawie rozstrzygnięć. Decyzji wojewody skarżący zarzucił naruszenie artykułu 9b ust. 2 w związku z artykułem 6 oraz artykułu 47 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W odpowiedzi na skargę wojewoda wniósł o jej uchylenie, nie znajdując podstaw do zmiany swojego rozstrzygnięcia. Udzielam głosu pełnomocnikowi skarżącego. Wysoki Sądzie, oczywiście wnoszę o uchylenie decyzji. Wnoszę o przyznanie mi kosztów pomocy prawnej jako pełnomocnik z Urzędu wciąż nie otrzymałem ich ani części, ani w całości. Wysoki Sądzie, na samym wstępie chciałbym zwrócić uwagę na pogląd prezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny, a wyrażony w wyroku z dnia 4 czerwca 2008 roku po sygnaturze 2 SK 6807 w nim. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie można odmówić zameldowania na pobyt stały osoby, która faktycznie znajduje się w danym mieszkaniu, a czynność ta jest wyłącznie ma charakter administracyjny i służy do celów administracyjnych. Ustalanie, czy altana nadaje się lub nie do zamieszkania, no, wydaje się być naruszeniem przepisów o właściwości. Co więcej, biorąc pod uwagę sytuację mojego mocodawcy, no, wydaje się być trochę nieetyczna. Co do samego problemu z ustaleniem, która to jest altana, czy mój mocodawca powinien cierpieć przez to, że to gmina nie dopełniała ustawowego obowiązku ustalenia numeracji? Wysoki Sądzie, sędzia sprawozdawca przedstawia sytuację mojego mocodawcy. Wiemy, jakiemu celowi służy to zameldowanie. Skarga jest jak najbardziej zasadna, to też wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzający ją decyzji prezydenta miasta Gdańska. Dziękuję. Proszę zaprotokołować. Pełnomocnik skarżącego wnosi o uwzględnienie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację. Udzielam głosu skarżącemu. Wysoki Sądzie, proszę o uwzględnienie faktu, że jestem biedny. Mieszkam w altanie nie z własnego wyboru, tylko dlatego, że nie stać mi na prawdziwe mieszkanie. Mimo tego staram się żyć godnie. Na skutek braku zameldowania nie mogę iść do lekarza, a nawet nie mogę podjąć pracy, ponieważ w urzędzie wymagane jest podanie adresu zameldowania. Ta decyzja jest dla mnie bardzo krzywdząca. Ufam, że Wysoki Sąd wyda sprawiedliwy wyrok. Dziękuję. Proszę zapisać.
skarżący oświadcza, że popiera skargę i wnosi o uwzględnienie jego trudnej sytuacji życiowej. Udzielam głosu pełnomocnikowi wojewody pomorskiego. Wysoki sądzie, ja wnoszę o oddalenie skargi z uwagi na jej oczywistą i całkowitą bezzasadność. To stanowisko organu jest całkowicie uzasadnione w świetle powoływanych w uzasadnieniu decyzji przepisów prawa. W przekonaniu wojewody pomorskiego wydane decyzje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Pogląd, iż w niniejszej sprawie nie jest możliwe zameldowanie w sposób określony w ustawie o ewidencji ludności z 10 kwietnia 1974 roku, znajduje poparcie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2004 roku o sygnaturze akt 2 SA/BD 312/04. Zgodnie z artykułem 9b ust. 2 cytowanej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zameldowanie na pobyt stały lub czasowy pod oznaczonym adresem określa się w gminach, które uzyskały status miasta w sposób następujący. Podaje się nazwę miasta z uwzględnieniem ewentualnym dzielnicy tego miasta, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa i kodu pocztowego. W myśl właśnie tego powołanego przepisu wniosek o zameldowanie po prostu nie mógł być uwzględniony. Zgodnie z artykułem 13 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie wypoczynku, rekreacji i prowadzenia upraw ogrodniczych z wyłączeniem potrzeb mieszkaniowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wysoki sądzie, ja bym chciał nadmienić jeszcze, że domek letniskowy, altana, nie jest budynkiem, który jest zdatny do zamieszkiwania. Dziękuję. Proszę zapisać. Pełnomocnik wojewody pomorskiego wnosi o oddalenie skargi. Czy pytania do pełnomocników stron? Nie. Zamykam rozprawę. Proszę o opuszczenie sali rozpraw na czas narady sądu. Proszę o powstanie, zostanie ogłoszony wyrok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdyni w składzie tu obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2012 roku sprawy ze skargi Włodzimierza Kowalskiego na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2012 roku o wskazanym numerze w przedmiocie odmowy zameldowania uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września 2012 roku o podanym numerze. Określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. Przyznaje pełnomocnikowi z urzędu, adwokatowi Tomaszowi Kosiec, ze Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwocie brutto 295,20 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Proszę usiąść. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przewodniczący nie poucza jednakże o trybie wniesienia skargi kasacyjnej, ponieważ strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Motywy rozstrzygnięcia w imieniu sądu przedstawi sędzia sprawozdawca. W niniejszej sprawie sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja narusza artykuł 9b ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obowiązek meldunkowy stanowi w świetle konstytucji istotną gwarancję ochrony użytku publicznego. Obowiązek ten związany jest z ochroną praw i interesów jednostki, wpływa bowiem na sferę uprawnień obywatelskich. Sąd stoi na stanowisku, że oznaczenie altany działkowej numerem nadanym przez organizację działkosów wraz z oznaczeniem ulicy i numerem działki spełnia wymogi adresu w rozumieniu powołanego przepisu. Sąd podziela w tym zakresie pogląd utrwalony w orzecznictwie sądowo-administracyjnym z
zwłaszcza wyrażony w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 maja 2008 roku o sygnaturze 3SA/PO 168/108/08. W ocenie sądu nieuprawnione jest stanowisko, że zameldowanie może nastąpić tylko w budynku lub lokalu przeznaczonym na cele mieszkaniowe. Ocena w zakresie przydatności obiektu budowlanego na miejsce pobytu ludzi nie należy do kompetencji organu właściwego w sprawach meldowania ludzi. Z tych względów wobec stwierdzenia prawa materialnego sąd na mocy artykułu 145 paragraf 1 ustęp 1 litera a ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł w punkcie pierwszym wyroku. Na mocy artykułu 152 powołanej ustawy sąd orzekł w punkcie drugim wyroku. O kosztach postępowania orzeczono na mocy artykułu 200 tej ustawy i artykułu 205 paragraf 2 przywołanej ustawy. To wszystko w niniejszej sprawie. Dziękuję bardzo.